Także myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Przed nami pierwsza runda. Przyznam się szczerze, że jestem ciekaw, jaką Patryk Grudniewski tutaj przyjmie taktykę na ten pojedynek. Na pewno zdaje sobie sprawę, że Marcin Parcheta w stójce jest naprawdę niebezpieczny. A z drugiej strony myślę, że Patryk Grudniewski też wierzy przynajmniej w płaszczyźnie, ma własne w siłę własnych uderzeń. O to chodzi. No, obydwaj lubią stójkę. A biorąc pod uwagę, że czterokrotnie przegrywał Grudniewski przez poddanie na 5 porażek, to jest chyba skuteczny skuteczny środek, by zniechęcić go do parteru. Myślę, że Marcin Parcheta z tego parteru nie będzie szukał, chociaż trzeba powiedzieć, że solidnie pracował nad poprawą tej płaszczyzny. No ale myślę, że nie ma co się czarować. Będzie chyba szukał rozwiązania tam, gdzie czuje się naprawdę najlepiej. I na razie rzeczywiście tak to wygląda. Bardzo spokojnie, ale te ciosy mocne, zdecydowane. Dobrze, o to chodzi. Cały czas presji, cały czas presji. Cały czas presji. Cały czas fajterzy prowadzą, jak gdyby to rozpoznanie, niewiele ciosów trafionych. Nie wypuszczamy to, nie wypuść, dobrze. O to chodzi. Trochę wpada Patryk Grudniewski, Marcin Parcheta spokojnie. Ciężko na razie wyrokować, czy ta taktyka się opłaci, czy nie. A jednak sprowadzenie Patryka Grudniewskiego do gardy, od razu zamknięta garda Marcina Parchety. Chwycone bicepsy i bardzo defensywna postawa ze strony zawodnika ze Szczecina. I już pierwsze upomnienie o pracę. Marcin Parcheta chyba nie ma najmniejszego zamiaru rozrywać ani uścisku dłoni, ani uścisku stóp. No na pewno jest to mądra decyzja ze strony Patryka Grudniewskiego, żeby szukać obaleń przynajmniej. Jeżeli nie będzie mógł znaleźć rozwiązania w parterze, to chociaż obaleń, bo sędziowie na pewno to widzą. Drugie upomnienie o pracę. W międzyczasie oswobodził się trochę Patryk Grudniewski. Ma nieco miejsca do pracy, chociaż nie jest tego tak dużo. Marcin Parcheta stara się wykluczyć teraz te ręce. Spokojnie, Marcin, spokojnie. Przytrzymuj te łapy. Nie daje się uderzać. No ciosów na razie nie widzimy żadnych i słuszna decyzja o podniesieniu walki do stójki. Ale trzeba powiedzieć, że obalenie zaliczone na konto Grudniewskiego, także Marcin Parcheta musi być czujny. Zobaczymy, czy to przekona Parchetę do szybszego, bardziej agresywnego stylu walki. Kopnięcie po raz kolejny wyłapane. I Grudniewski tym razem w pozycji bocznej, ale Parcheta wstaje. Trzyma gilotynę, chociaż ona chyba nie jest bliska skończenia. Bardziej, żeby atakować kolanami. Grudniewski odwraca klincz. Siłują się teraz naprawdę. Tak. Przy siatce z całej mocy obydwaj zawodnicy. No Marcin Parcheta bardzo mądrze puścił tą gilotynę. Na pewno kosztowałoby go zbyt dużo siły. Konsekwentnie Patryk Grudniewski próbuje wyłapywać te kopnięcia. Drugi raz z rzędu jest to udane i tym razem Marcin Parcheta dalej od siatki niż poprzednim razem, ciężej będzie mu wstać. No plan na pewno przygotował dobry, więc Marcin musi uważać, żeby nie dać się łapać na te techniki. Na pewno nie będzie mu łatwo. Ręka pod jego pachę. Lewa ręka pod jego pachę. Próba założenia kimury. Marcin musi na to uważać bardzo mocno. Czyżby Patryk Grudniewski miał wygrać przez poddanie, to mu się nigdy nie udało w zawodowej karierze. Parcheta chowa tą rękę. Bardzo głęboko. Może się tam złapać za swoje spodenki, to jest dozwolone. I chyba powinien, żeby bronić, bo Grudniewski naprawdę mocno ciągnie tą rękę. Rękawica już wyszła z pomiędzy nóg Grudniewskiego. Marcin Parcheta w sporych opałach. Jeszcze 25 sekund około do końca rundy, to jest naprawdę wystarczająco dużo czasu, żeby szarpnąć rękę i odklepać rywala. Wyciągnął, ale czy Marcin Parcheta klepnie?
sędzia przerywa walkę. Marcin Parcheta. No kuriozalna decyzja.